Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na finale. Finale konkursu z okazji Dnia Kobiet. Drodzy Państwo, za moment pojawią się finalistki. Finalistki zostały wyłonione spośród pań, które nadesłały wiersze. Wiersze zostały wybrane. Trzy te panie, których wiersze zostały wybrane jako najciekawsze, dzisiaj się pojawią tutaj przed Państwem, przy tym stole będą odpowiadały na pytania. Zanim to jednak nastąpi, to ja pragnę zaprosić do pomocy mojego znakomitego kolegę Rysia. Witam Cię, Rysiu. Drodzy Państwo, jeszcze jest jedna rzecz. Panie już przed rozpoczęciem tegoż programu zapoznały się z regulaminem, ze wszystkimi zasadami związanymi z tym konkursem i za moment one się pojawią. A więc przed Państwem za moment, już za chwilę, już za sekundę, Weronika Matoga, Maria Sommerfeld i Marlena Michalska. Witam Panie serdecznie. Gotowe? Znakomicie. A więc, drodzy Państwo, rozpoczynamy. Ryszardzie, poproszę Cię o wylosowanie pierwszego pytania. Pytanie numer 11 brzmi. Mówimy o nim spadająca gwiazda. A jak brzmi jego naukowa nazwa? To jest meteoryt. Bardzo dobrze, brawo. Tak. Dziękuję. Proszę o losowanie następnego pytania. Drogie Panie, to jest największe drzewo na całym świecie. Rośnie w Ameryce. Jak je zwiemy? Nie jestem pewna, ale chyba to jest baobab. Sekwoja. Przykro mi, jeden zabieram z sobą. Baobaby rosną w Afryce, natomiast sekwoje mogą mieć nawet 100 metrów wysokości, a ich pnie są bardzo grube. Potrzeba kilkunastu osób trzymających się za ręce, by objąć to drzewo. Poproszę następne. Jakiego lekarza na pomoc wzywamy, gdy chorego kota albo pieska mamy? To jest weterynarz. Bardzo dobrze. Poproszę o następne pytanie. Dzięki nim zjemy pyszne śniadanie. Jedna jest łaciata, druga jest puchata, a trzecia rogata. O kim mowa? Chyba o kroje. To jest jedna. Nie wiem, czy to jest chleb, czy bułka, bagietka. Nie. Już odpowiadam. Powtórzę pytanie. Dzięki nim zjemy pyszne śniadanie. Jedna jest łaciata, to krowa. Druga jest puchata, to owca. Trzecia rogata, to koza. Te ciasteczka, przygotowywane zazwyczaj raz w roku na specjalną okazję, z miodem oraz przyprawami, ozdabiamy lukrem. Pierniki. Pierniki, bardzo dobrze. Nawet nie skończyłem pytania. Poproszę następne.
Proszę uzupełnić brakujące słowo we fragmencie tekstu. Pora na spanie, weź poduszkę, kołdrę, koc, księżyc i gwiazdy świecą na niebie, nadeszła już... noc. Bardzo dobrze. Mam mnóstwo kraterów. I choć jest daleko, można na niego polecieć rakietą. O czym mowa? Księżyc. Bardzo dobrze. Choć ma skrzydła i lata, to nie jest ptakiem, a latającym ssakiem. O kim mowa? Nietoperz. Bardzo dobrze. W nocy fruwa za owadami, w dzień śpi. Ten magiczny koń znany jest z wielu baśni. Ma na czole piękny róg. Noszorożec. Niestety nie. Jednorożec. Muszę zabrać. Dokładnie. I mamy chyba w tej chwili ostatnie, dziesiąte pytanie. Jak się nazywa zaprzęg, w którym psy ciągną po śniegu sanie? Jest to sprawdzony sposób podróżowania w regionach śnieżnych. Psi zaprzęg. Drużynie psów przewodzi lider, najsilniejszy pies. No i dzięki temu zaprzęgowi możemy pokonywać. Mamy 10 zostało. Sprawdzamy. I sprawdzamy teraz, jak wygląda sytuacja. 3 i pani ma 2, 4, 6. Tak, czyli pani wiadomo, że pani przechodzi już do finału, a panie mają dogrywkę. To merda ogonem i ma 4 łapy. Jego sierść jest biała w małe czarne łaty. Proszę podać, jakiej rasy jest zwierzę? Dalmatyńczyk. I tym oto sposobem pani Weronika przechodzi do rozgrywki finałowej. Finałów. Na razie pani podziękujemy. Proszę nie uciekać od nas. Zapraszam panią. Na kanapki. Ale proszę nie uciekać, ponieważ będziemy jeszcze mieli finał. Zapraszam panią Marlenę. Mamy panią Weronikę i panią Marlenę. Drogie panie, teraz przechodzimy do części drugiej. Podobna zasada, mamy 15 kulek, 10 pytań. Gotowe? Gotowe. Świetnie. Jest sportem zimowym,
dyscypliną olimpijską. Zawodnicy jeżdżą po torze leżąc na specjalnie skonstruowanych pojazdach. Jak one się nazywają? Saneczkarstwo? Owszem, saneczkarstwo. Szkło powiększające na wygodnej rączce. Korzystamy z niego najczęściej w domu. Lupa. Lupa, bardzo dobrze. Końcówka tego pytania to czasem na łące. Zawsze wtedy, gdy chcemy zobaczyć szczegóły. Tak, losujemy dalej. Czego na niebie wypatrują dzieci, gdy po deszczu słońce zaświeci? Tęcza. Tak, tęczy. A jako ciekawosteczka to, że gdybyśmy wznieśli się nad ziemię, gdy na przykład jest tęcza się pojawia, bylibyśmy w samolocie, zamiast łuku zobaczylibyśmy zupełnie okrągłą tęczę. Jak się nazywa największy ptak świata? Pochodzi z Afryki i nie potrafi latać. Kangur? Struś. Ten kolorowy ptaszek jest najmniejszy na świecie. Pije nektar z kwiatów. Jak się nazywa? Koliber. Nie chciała ryzykować. Jakiego grzyba prawdziwkiem nazywamy? Czarny łepek? Proszę głośniej. Czarny łepek? Nie, to jest borowik szlachetny. Borowiki są przysmakiem nie tylko ludzi, ale także ślimaków, myszy, różnych owadów. I jako ciekawostka, najczęściej rosną w pobliżu świerków. Ten owoc nazywa się jak ptak. Posiada zielony środek i brązową skórkę. Kiwi. Kiwi, bardzo dobrze. Ptaki kiwi mieszkają tylko w Nowej Zelandii. Nie potrafią latać. Ich skrzydła są tak małe, że w ogóle ich nie widać spod piór. Nowa Zelandia słynie również z uprawy owoców kiwi, choć rosną one również w innych częściach świata. Przed zimą z drzew spadają. Latem są zielone, a jesienią mają barwy żółte i czerwone. Liście. Bardzo dobrze. Ma torbę na brzuchu, bo jest torbaczem. Nosi w niej swoje młode, do tego świetnie skacze. Kto to? Kangur. Kangur. Jest malutka, ma ogonek, w wodzie pływa świetnie. Gdy dorośnie, będzie żabą. Jak się nazywa? Kijanka. Bardzo dobrze. No, w zasadzie tak, ponieważ mamy już... Trzy. Pięć.
Świetnie, brawo. Drodzy Państwo, zapraszam również panią Marlenę Michalską. Jestem. Przepraszam, panią Marię Sommerfeld. Drogie panie, wynik jest następujący. Wygrała pani Weronika Matoga. Dziękuję. Brawo. I zdobyła pierwszą nagrodę. Druga pani to Marlena Michalska. I trzecia pani to Maria Sommerfeld. Drogie panie, chcemy wam wręczyć te nagrody. Tak. Tak, oczywiście. Pani Weronika Matoga. Pani Weroniko. Gratulacje. Życzę pani miłego pobytu w spa. Dziękuję bardzo. Druga nagroda to pani Marlena Michalska. Pani Marleno, proszę bardzo, i to jest oczywiście karnet na pole dance. Gratulacje. I nagroda trzecia, pani Maria Sommerfeld. Gratulacje. I to jest sesja fotograficzna w studio. Drogie panie, gratulacje. Gratulacje ogromne. Drodzy Państwo, tak dobrnęliśmy do finału konkursu. Finalistki są. Nagrody rozdane. Państwu dziękujemy za pobyt z nami przez te kilkanaście minut podczas tegoż konkursu. Życzymy Państwu sympatycznego wieczoru. Panowie, ściskajcie panie, nie tylko od święta. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy. Do zobaczenia. A paniom życzymy znakomitej zabawy i radości z tych nagród. Dziękujemy bardzo. Do widzenia Państwu.